Never thought it would be so hard. I grew up without a scar, just living my life with no big worries. And I've always known what I want, just didn't know what came along. Finding myself a much less happy. Back in the days I used to dream about one day, a life so amazing. Not everyone judging me. Don't wanna care about them, though it hurts so bad. I wanna stay wide open. Dzień dobry, kochani. Jak widzicie z tyłu, jesteśmy z Azulką. Azulka zestresowana. Jadę z nią do weterynarza ze względu na to, że w zeszłym tygodniu Azji przed naszym wyjazdem miała tak, że troszeczkę miała podkulony ogon w pewnym momencie. Ja byłam pewna, że albo się przestraszyła, albo to był efekt po kąpieli, bo już dawno nie była kąpana. No tam powodów takiego podkulonego mocno ogona było sporo i ona chodziła taka, miała troszeczkę zapuchnięte oko, więc nie wiedziałam, czy jest chora, czy co, ale przed samym naszym wyjazdem już jej przeszło, a teraz wróciliśmy i strasznie trzepała uszami, więc wczoraj mąż zajrzał do ucha, okazało się, że ucho jest po prostu bordowe, więc gdzieś się ewidentnie przewiało, wdała się infekcja i to się tak pewnie od zeszłego tygodnia po prostu ciągnie, więc jedziemy do weterynarza. A że Azji od razu kojarzy jazdę samochodem z weterynarzem, bo takiej się kojarzy, jeżeli chodzi o sterylizację, no to niestety jest już zestresowana. Jedynym takim momentem, w którym ona się nie trzęsła i była taka naprawdę ok, to był moment, jak ja jechałam z nią do mojej mamy, do hospicjum. Bo do hospicjum można przywozić również zwierzęta. Oczywiście na smyczy, nie musiałam mieć nawet kagańca, więc Azji u babci również była. I wtedy faktycznie całą drogę nie trzęsła się, nic się nie działo, wszystko było super. A dzisiaj widzę, chociaż już chyba zobaczyła, że to jest inny kierunek, bo widzę, nie trzęsie się. No ale dobra, odezwę się do Was jak od weterynarza. Wrócimy. A nie, już mamy czerwone światło, więc... Ale to nic, ja strasznie nie lubię nagrywać w trakcie jazdy, Wy jesteście na uchwycie. Dlatego się nie patrzę, bo patrzę na to, co jest na drodze. Ale to nic. No dobra, odezwę się do Was później, także rozpoczynamy kolejnego vloga. Dzień dobry. Wróciłam już z Azji od lekarza. Ja już dużo rzeczy zrobiłam. Chyba jakiś taki car vlog dzisiaj wyjdzie. Byłam z Azji u lekarza. No okazało się, że faktycznie przewiało ją. Po kąpieli w zeszłym tygodniu mąż ją wypuścił od razu na dwór, a to jest pies, który ogólnie po jeziorach, nigdzie tam... Sylweka mnie zaprasza do dołączenia do jakiejś grupy. Ona nigdy tam po jeziorach gdzieś tam, wiecie, nie latała i tak dalej, nie moczyła się, więc może i ta odporność na zimną wodę faktycznie jest taka mniejsza u niej. W każdym razie gdzieś ją przewiało i miała przewiane uszy. Dlatego tak trzepała uszami, dlatego był ten ogon. To wszystko było zwiastun właśnie choroby. Podkulony ogon był zwiastunem bólu, jaki jej towarzyszył przy przewianych uszach, więc dostała dzisiaj leki. Mają one zadziałać. Zrobili jej badania, wiecie, wymaz i tak dalej. No ale w każdym razie już wszystko ogarnęłam. Wróciłam do domu. I pojechałam później na zakupy, byłam na targu, kupiłam kwiatki do mamy na cmentarz, byłam już u mamy, a teraz stoję pod Biedronką, muszę zrobić zakupy i cały czas się zastanawiam, co jutro zrobić na obiad, cały czas mi się chrzanią dni, wydawało mi się, że dzisiaj jest czwartek, albo dzisiaj jest czwartek. Czemu mi pokazuje, że dzisiaj jest piątek? Przecież myśmy wczoraj wrócili w środę, dzisiaj jest czwartek. Muszę coś ugotować na jutro i na pojutrze, bo ja w sobotę jadę na rezonans, więc muszę mieć obiad na dwa dni. W sobotę też bym chciała troszeczkę pojechać do galerii, troszeczkę w galerii pochodzić, porobić zakupy, ale zakupy spożywcze, do Auchan bym pojechała. Także zobaczymy, jak mi tam sobota minie. A dzisiaj zaraz wracam do domu.
I może zrobię jakieś ciasto z gruszką. Ogólnie bym zjadła jakieś sałatki z gruszką. Znalazłam już jakiś przepis, więc pewnie go przetestuję. Karamelizowana gruszka, tylko tam był camembert, a ja dam oczywiście halloumi, bo jest to mój ulubiony ser ostatnio. Więc pewnie zrobię jeszcze jakąś sałatkę. Mam ogromną ochotę na sałatkę. Po tym wyjeździe ostatnim, powiem Wam, tak się czuję ciężka. Było tak ciężkie, takie mięsne bardzo jedzenie. Zupy były takie mocno zawiesiste, typowe takie kremy, ale takie gęste, wiecie, z zasmażką czy tam, no zaprawiane, takie, no naprawdę, czuję się już po prostu ociążała, pomimo, że codziennie jadłam dużo owoców, gdzieś to ociążenie takie ostatnio na mnie jest, na wadze już też trochę mi przybyło, więc powiedzmy, wypośrodkowałam tą wagę. No i chyba by pasowało ją w końcu zatrzymać, już wiecie, nie iść do góry, tylko utrzymać ten stan, bo taki już bym chciała utrzymać. Bardzo się cieszę, że napisaliście mi, co byście chcieli za przeglądy, że jest tam, mierzymy jakiś płaszcz w jesiennych kolekcji, więc myślę, że takie filmy w przyszłym tygodniu się będą pojawiały. A tymczasem ja dzisiaj wracam do domu i biorę się za sprzątanie, bo wczoraj rozpakowałam walizki i powiem Wam, że mam ogromny bałagan w domu, ogromny, w szczególności w kuchni, ponieważ wszystko zostało też ze zmywarki wyładowane, bo ostatnim razem, jak był u nas serwisant, to zerwał mi taką taśmę izolacyjną od góry spod blatu, bo stwierdził, że ona nic nie daje, nie chroni absolutnie mebli. A przez tą taśmę robi się sprzężenie gdzieś na elektronice i przez to mi głupieje zmywarka i mi się czasami rozłącza. Co oczywiście było bzdurą, bo wyszło to dopiero teraz. Później zresztą on powiedział, że to jednak wina była gdzie indziej, że zmywarka powinna być podkuta troszeczkę w ścianie. No taką znalazł tę teorię. Nie wnikam, na razie zmywarka działa, ale co się stało? Ściągnął mi tą taśmę zabezpieczającą i spuchły mi meble. Spuchł mi blat, oderwało się spory kawałek. Wczoraj jeszcze pisałam do Rafała, co nam meble robił, żeby, co ja w takiej sytuacji wysłałam mu zdjęcia, co zrobić. No i Rafał mi napisał, że jedyne co mogę zrobić, to po prostu zasilikonować. No i mieć nadzieję, że to pomoże, bo to jest jedyne wyjście z sytuacji. A tak jak nie, no to czeka mnie wymiana tej części blatu. To jest najdłuższa część blatu, jest ona jeszcze z otworem na umywalkę. No więc, no. Grubo, grubo, więc mam nadzieję, że to pomoże. Mąż akurat wpadł dokładnie na ten sam pomysł. Wziął jakiś silikon, klej, nie wiem co to on wziął. Wczoraj to jeszcze, wiecie, na takiego. Brakuje mi słowa, jak to się nazywa, ale wiecie o co chodzi, o takie imadło. Wziął to, szczepił deseczkami i no i dzisiaj mówię, można już nastawiać, więc ja dzisiaj naprawdę mam ogrom, po prostu ogrom sprzątania. Ale najpierw dla Was nagram oczywiście filmy, które Wy już oglądaliście albo będziecie dopiero oglądać, bo to jest Denko i jesienne zakupy, dlatego że bardzo bym chciała już na tygodniu, pod koniec tygodnia, na weekendzie te zakupy, te rzeczy dekoracyjne po prostu porozstawiać. Już bym chciała, żeby wraz z jesienią pojawił się taki film właśnie z dekoracjami jesiennymi. Także tak. No dobra, lecę do Biedronki na zakupy. Niewielkie zakupy, zrobiłam sobie zdjęcie, co mi tam trzeba. Jakoś tam nic konkretnego za dużo tam nie mam do kupienia, ale parę rzeczy muszę takich drobnych kupić i później jeszcze muszę zajechać kupić chleb w Lidlu, bo nie będzie do zupy. Zrobiłam ostatnio zupę zacierkową i po prostu tak wszystkim smakuje, więc jeszcze dzisiaj u mnie na obiad jest zupa zacierkowa i jest jeszcze spaghetti, które robiłam, więc część będzie osób jadło spaghetti, a część zupę zacierkową, więc lecę do Biedronki. Tu ostatnio Wam mówiliśmy, że będziemy zbierać na coś ekstra, jakieś wydatki, więc mąż widział podczas zakupów lotto. No i cóż, gramy, zobaczymy, czy coś się uda wygrać. No dobra, musimy znaleźć siódemkę czarną albo czerwoną. Czarna siódemka i przypisana do niej kwota to jest ta kwota, czerwona to jest razy dwa. Więc zaczynamy. Zobaczymy. Mamy ósemeczkę. Trzymajcie kciuki. Dwójeczka. Dwójeczka. Trójeczka. Ósemeczka. Dwójeczka.
Ja nigdy nie miałam szczęścia w takich zdrapkach, za to mój mąż zawsze trafia, więc dla niego też jest taka sama zdrapka, jeszcze jedna. Więc on pewnie coś tam trafi, bo z tych dwóch zdrapek ja sobie wybrałam tą. Mąż ma taką samą, ale pewnie tą, co jemu zostawiłam, będzie trafiona. Dobra, mamy jedną siódemkę i pewnie będzie 5 zł. Dyszkę mamy. No i spoko. A zdrapka kosztowała dyszkę, więc jedna zdrapka się już zwróciła. Mamy kolejną dziewiątkę, piątkę. Piątka. Dobrze, że przynajmniej jest jedna, to nie wtopiliśmy na tej zdrapce. Piątka. No i zostały jeszcze dwie. Tu nie ma. I teraz trzymamy kciuki i chuchamy. No niestety. No nic, ale mamy jedną siódemeczkę, więc na pewno coś tam wygrałam. Więc zdrapujemy tylko ten kodzik i ruszamy po odbiór nagrody. No dobra, wróciłam. Nagrałabym dla Was haul, tylko nie bardzo mam się gdzie rozłożyć. Mówiłam Wam, że coś tu łupło. A zakupy są tam. A tu jest moje chore szczęście, które coś dzisiaj dostanie, bo Pancia coś kupiła. Coś tu Pancia kupiła dla tego pieska. Byłam w Action. I ona już wie, że to jest dla niej. No. Proszę. To dla ciebie. No masz. Chcesz? I w nogi. Do siebie uciekamy. Gdzie idziesz z zabawką? Gdzie idziesz z zabawką? Nie, na dwór nie pójdziesz. Nie wyniesiesz zabawki na dwór. Na dworek nie wolno. Tutaj też na stole, mówię Wam, jest po prostu taki Saigon w domu, że tutaj tak samo. O, właśnie, ostatnio też kupiłam tą SodaStream, bo słyszałam, że to świetnie również działa, jeżeli nawet bez tego urządzenia, bo ja nie mam tego urządzenia do tych koncentratów. Ale właśnie, że jest to przede wszystkim bez cukru, więc fajna opcja, żeby jak ktoś nie lubi pić samej wody. Więc ja przetestuję i dam Wam znać. Zrobimy sobie z tego lemoniatkę. Parę dni temu w Lidlu też kupiłam tacki, bo nie wiem, czy wiecie, ale w Lidlu tacki są 1 plus 1 gratis, te 10 sztuk. Więc za 9,90 kupiłam 20 w sumie tacek. Naprawdę opcja bardzo korzystna. Tu oczywiście dla mnie i dla taty po słoneczniku. Kupiłam też przepiękne maliny. U nas taki koszyczek duży malin kosztuje 10 zł. Możemy przejść do holu zakupowego. Dzisiaj chciałabym jeszcze zrobić sałatkę z gruszką, tak jak Wam mówiłam, bo jakoś tak za mną chodzi, więc kupiłam w Biedronce mix sałat, no bo już za mną chodzi. Kupiłam jeszcze, nie mogę mówić głośno, bo słyszy, jest gorsza jak dziecko, jak usłyszy, to nie popuści. No, to w Action było po 9,99. Kość wzięła, rzuciła i protestuje, strajkuje. Położyła się przy drzwiach na balkon tarasowych i czeka, aż ją wypuszczę z nową zabawką na dwór. Ostatnio ona ma taką manię, że wszystko wynosiłaby na dwór. Rozrzuca wszędzie sobie i no i tam sobie to leży i się tym bawi, ale na dworze. A że teraz idą u nas, idzie zmiana pogody i ma przez 2 dni solidnie padać, to jest mi szkoda tej zabawki na dwór. Musimy w ogóle dzisiaj pójść wszystko posprzątać na tarasie, bo mają być spore opady. 2 razy Cheetosy, bo były na promocji w Biedronce, po 4,95 chyba wychodzą. 2 serki wiejskie, Krasny Staw, dla mnie najlepsze, jakie tylko mogą być. Uwielbiam serki z Krasnego Stawu.
I właśnie te serki mam zamiar później zjeść z malinami. Także takie to dzisiaj moje będzie śniadanko, bo mamy godzinę 12:24, ja jeszcze nie mam śniadania. Wzięłam też w Netto. W Netto też mamy takie żółte metki, to jest połowa ceny. I w Netto wzięłam schab morliński, to jest końcowa data ważności, idzie do zamrażarki, także nic się nie marnuje. Wzięłam też w Stokrotce, teraz już mamy Stokrotkę. W Stokrotce wziąłam pomieszane są zakupy, serki też Krasny Staw. I ja te czekoladowe szczerze uwielbiam. Moim zdaniem nie ma lepszych czekoladowych serków, jeżeli chodzi o serki homogenizowane. Tutaj wzięłam Azji jeszcze w Biedronce, jeleń z wołowiną i z żurawiną. Tutaj nie ma dodatku kurczaka, dlatego jej to wzięłam, a ja jej takie puszki kupuję właśnie, jak jej daje na przykład Bravecto, albo, czyli coś od kleszczy, albo jak dostaje jakieś tabletki, albo jak właśnie jest na przykład u weterynarza, to w ramach nagrody zawsze jej daję później ten dzień i tak po prostu umilam, żeby jej się to tak źle nie kojarzyło. I co się na przykład dzisiaj dowiedziałam, to mówię dla osób, które podają Bravecto. Bezdyskusyjnie bym chciała, żeby na ten temat było, bo wiem, że jedni podają coś od kleszczy, inni nie, jedni obroże, inni tabletki, inni coś tam się wchłania, coś się nie wchłania. Nie wnikam, ja daję psu Bravecto, mnie to działa. I nie boję się, a teraz dzisiaj mi weterynarz powiedział właśnie, że od stycznia, że już teraz jest ogólnie w sprzedaży, oni będą mieli od stycznia Bravecto w zastrzyku. Podaje się jeden zastrzyk tylko na rok czasu. Wychodzi w sumie 60 zł drożej niż co 3 miesiące podawanie tabletki, którą ja zawsze mieszam właśnie z tego typu karmą, bo Azji inaczej tego nie zje. A ja jestem przeciwnikiem wpychania czegoś na siłę psu. Więc tu jej dałam, kupiłam jej taką karmę. No karmę w sumie, dwa Almette, była w Biedronce promocja po 3 z hakiem i były też łaciate na promocji po 3,99. To te wzięłam ze szczypiorkiem, a Almette wzięłam śmietankowe. Wzięłam również makaron, bo był na promocji 2+1 gratis. Wszystkie trzy wzięłam świderki, bo nie mam świderek. No i wzięłam oczywiście ser halloumi, bo właśnie tego mi brakuje do sałatki. Gruszki mam. Jeszcze widzę, już się psują, więc muszę te gruszki wszystkie też poprzerabiać. Jabłka, nie wiem, chyba się jakiś kompot będę gotować. Muszę się rozebrać, bo jest mi strasznie gorąco. W domu jest ogólnie ciepło. No i słuchajcie, co ja tu jeszcze mam. Ser halloumi, w Biedronce kupiłam też rzeki, bo dwie paczki. Bo nie mam żadnych słodyczy w domu, a dzieciaki też by coś ciapnęły. No i kupiłam też trzy różne rodzaje konserw, jeżeli chodzi o krakusa. One są też 2+1 gratis. Wzięłam luksusową mielonkę, wzięłam golonkową i wzięłam lunchmeat. Nie, gulasz angielski. No, więc to jest bardziej pod mojego męża. Jak gdzieś tam wychodzi, po prostu, żeby miał co zjeść, żeby zaraz nie latał, wiecie, i gdzieś nie brał czegoś odruchowo. Wiem, że się tym naje. I byłam też w Stokrotce. W Stokrotce oczywiście poszłam po co pojawi duety. I trafiłam na taką półkę wyprzedażową, gdzie trafiłam galaretki malinowe po złoty 67 zł, więc wzięłam. U nas ogólnie jest problem z galaretkami malinowymi. Są wszystkie smaki malinowe, są bardzo rzadko dostępne gdziekolwiek. Ja już ostatnio jak gdzieś znajdę, to od razu kupuję, no bo do malinowej chmurki są potrzebne. I na tej samej półce wyprzedażowej było jeszcze WW kokosowe. W życiu tego nie jadłam. Było białe Tofifi po 8,99, więc również wzięłam. No i słuchajcie, czekolada wedla truskawkowa mleczna. To jest chyba najlepsza czekolada wedlowska, jaka tylko istnieje. No i jeszcze kokosowa, ok. To są dwie, które ja po prostu ubóstwiam. A dzisiaj tą czekoladę miałam za 1 grosza, czyli za 1 złotówkę, bo był kupon na jedną rzecz. Więc również wzięłam i faktycznie odjęło mi to. Wzięłam również płatki dla Xawerego. Jedne takie i takie. I powiem Wam, że te płatki potwornie już zdrożały. No już cena sięga 15 zł za paczkę, tylko że to jest ta większa paczka 700 gramów. Ale te mniejsze paczki 450, które były po 7,99 na promocji, teraz na promocji są po 13 zł. O zgrozo, są po prostu straszne ceny teraz płatków.
I ostatnią rzeczą, jaką wzięłam, to są takie bułki, parówki i tyna. Dobra, ja się biorę, gotuję makaron na spaghetti i biorę się za ogarnianie kuchni, żeby później zrobić jakąś sałatkę. Muszę poszukać przepisu i zrobimy jakąś sałatkę później z gruszką i z halloumi. Składniki już mam, tylko jeszcze muszę wymyśleć, co do tego jeszcze dodam. A tu jeszcze Wam powiem na temat tego kubka, o którym Wam mówiłam w ostatnim filmie, w jednym z ostatnich, bo nie wiem, jak ten idzie w kolejności, ale słuchajcie, no nie zdaję tego egzaminu, bo jeżeli tu się nasypie herbatę i się zalewa, to on się przede wszystkim zatyka, no i trzeba go co chwilę pochylać. No i okej, wszystko jest okej, tylko nie wiadomo, jak dużo już tutaj wody naleciało, a jak znowu, żeby się ta herbata zaparzyła, ona musi być zalana. Przynajmniej, prawda? Ona musi w czymś się zaparzać, więc jeżeli dotąd będzie woda i ona się będzie zaparzała, to najnormalniej w świecie, jeżeli odkręcimy górę i będziemy chcieli tą część ściągnąć, to po prostu oblejemy się gorącą wodą. No, próbowałam to wczoraj na 5 sposobów, niestety nie pykło, więc ja po prostu tą część tylko wyrzucam, a sam termosik zostawię, bo fajna sprawa, poręczny, mały. Więc zobaczymy, jak będzie długo trzymał ciepło, ale mówię, no z tym zaparzaczem to no coś tu nie pykło, no nieprzemyślane takie do końca. A jeżeli chodzi jeszcze o wygraną, bo Wam pokazywałam na samym początku, że drapaliśmy, to mój mąż nie zdrapał nic. Także ja wygrałam dychę, mój mąż nic nie zdrapał, za to Nikola się wczoraj pochwaliła, że kiedyś tam kupiła też tą samą zdrapkę i wygrała w niej 100. To więc poszła później, czekała na autobus, kupiła z tej 100 dwie zdrapki i w dwóch zdrapkach wygrała 40 chyba złotych, więc no też miała jeden dzień taki szczęście, no to i grube szczęście, no bo wygrać 100 w zdrapce to już naprawdę jest szczęście. Mamy kolejny dzień, ja od rana dzisiaj montuję dla Was filmy, ale byłam też w Lidlu i słuchajcie, trafiłam na fajną promocję, więc już dzisiejszy dzień mam zaplanowany. A promocja dotyczy tego miodu, ponieważ ten miód jest dzisiaj 1+1 gratis. Nie wiem, na jak długo jest ta promocja, bo tego w gazetce nie ma, ale przy zakupie 900-gramowego miodu jest 1+1 gratis, więc to jest duży miód. I co za tym idzie, była również, słuchajcie, co? Papryka na promocji. U nas na targu papryka jest po 8 zł już, a tu była po 4,99, więc wzięłam trochę papryki. Zaraz pójdę jeszcze, dokupię tej papryki. Dzisiaj robię paprykę w miodzie do słoików. Tutaj już nastawiłam sobie na zupę pomidorową. No i kupiłam jeszcze ten ser, słuchajcie, bo ten z ryk okazał się droższy, a jeżeli chodzi o tłuszcze, białko i tak dalej, jest dokładnie ten sam, ta sama kaloryka. A wychodzi, ten wychodzi po 43 za kilogram, tamten po 46 z ryk, czy 48. Więc wzięłam na spróbowanie i powiem Wam, bardzo fajny, bo jest taki cieniutko pokrojony i jest mięciutki. I ten w smaku przypomina troszeczkę Masdamer, więc jeżeli nie próbowaliście, to Wam gorąco polecam, tym bardziej duża zawartość białka. Wzięłam jeszcze musztardę Dijon, wzięłam sarebską. Wzięłam jedno halloumi jeszcze i wzięłam buraczki, ponieważ będę robiła tą sałatkę, o której Wam mówiłam. Ale tej sałatki, przepisu na tą sałatkę nie dam Wam w tym vlogu, tylko zrobię oddzielny, ponieważ będę robiła 3 sałatki z gruszkami. 3 przepisy różne, więc zostawię Wam po prostu w oddzielnym vlogu przepisy na sałatki z gruszkami. Z camemberem i z różnymi innymi dodatkami, więc taki film się pojawi, wpadłam na taki pomysł i będziemy kombinować dzisiaj z przepisami. Ja dzisiaj, tak jak mówiłam, składam filmy, w sumie mam 3 do złożenia, chciałam nagrać Denko, ale jakoś się nie mogę zabrać do tego Denka. Będę robiła jeszcze paprykę w miodzie i no i te sałatki będę nagrywała oddzielnie, więc no, filmów już do końca przyszłego tygodnia nawet powinno mi wystarczyć. Mam nadzieję, że u nas dzisiaj mówili, że nadciąga ten front koszmarny nad Polskę. Mam nadzieję, że jak Wy to oglądacie, to nie zostaliście odcięci od świata, nie wyrządziła Wam ta nawałnica jakichś szkód, bo no, zapowiadają, wiecie, jak się Wrocław szykuje już, u nas dzisiaj jest piątek.
Więc jak się Wrocław dzisiaj szykuje na taką nawałnicę, to i workami się obstawia, no to znaczy, że spodziewają się naprawdę czegoś porządniejszego. Więc mam nadzieję, że przeszło u Was wszystko bez szkód. No dobra, zobaczymy, co przyjdę, jeszcze na wieczór się pożegnam, może jeszcze coś dogram, ale na chwilę obecną tak Wam chciałam dać właśnie znać o tym miodzie, żebyście zerknęli. W ogóle w Lidlu jest teraz bardzo dużo takich rzeczy, których nie ma w gazetkach, gdzie jest napisane 1 plus 1 gratis. Tak jak były te tacki, tego też w gazetkach nie ma, a warto jednak się rozejrzeć konkretnie po tym Lidlu, po tych cenach, bo można wyrwać naprawdę bardzo fajne, tanie zakupy. 50% rabatu to jest dużo, jak jest 1 plus 1, no to tak jakbyśmy kupili za połowę ceny. No, dobra, to później. A jeszcze tu Wam pokażę, bo wczoraj przyszedł mój brat, zobaczcie, jaką gruszkę przyniósł. Czy Wy widzicie tą gruszkę? Moja dłoń i gruszka. Proszę, mamy dwie takie gruszki, a tu jest moja dłoń. Widzicie wielkość tych gruszek? Giganty, nie? Ogromne gruchy. A tak wygląda mój wieczorny rytuał. Tutaj mamy orzeszki laskowe, świeże, bielutkie w środku. Tu mamy włoskie, świeżutkie w środku, laskowe, połuskane. Tu jeszcze są w skorupkach, ale one coś nie odchodzą. Tu są laskowe do wyłuskania. A to jest przepyszny winogron od mojej teściowej i tutaj jest winogron od mojego brata, który nam wczoraj przyniósł. Więc tak wygląda jesienny stół u nas w domu teraz. It's been a long day for sure. How could I resist your smile? Can we move on as before? Dzień pomału dobiega końca. Wyszłyśmy z Azji jeszcze na spacerek. No i mamy już piękny jesienny widok. Kukurydza. Co tam Azji wywąchałaś? Także ja sobie odpuściłam, jeżeli chodzi... Patrzcie, jak wącha. Ja sobie odpuściłam, jeżeli chodzi o robienie dzisiaj sałatek. Tata fakt faktem przywiózł mi strasznie dużo gruszek, ale już dzisiaj sałatki sobie odpuściłam. Jestem zmęczona. Byłam... Skończyłam robić tą paprykę, ale poszłam, dokupiłam jeszcze chyba z 5 kilo papryki, ale już zrobię jutro po południu, jak wrócę. I jutro będę robiła te sałatki na spokojnie, bo na jutro obiad mam. Jutro jest u nas sobota, więc ja rano jadę na rezonans, później jadę do galerii, po galerii wrócę w godzinach obiadowych i wtedy zrobię sobie sałatki, dokończę tą paprykę i będzie kolejny film dla Was z sałatkami. A my przy okazji będziemy mieli pyszne sałatki na sobotę. Także może jutro do jakiegoś kina się wybierzemy. My mamy jeszcze te darmowe, znaczy nie darmowe, bilety, które wykupiliśmy kiedyś na Paperze, na tej aplikacji. I tam wtedy wykupiliśmy 20 biletów i one coś wychodziły po 10 zł chyba. 200 zł chyba myśmy wtedy zapłacili za te bilety, tak mi się wydaje. I mąż mówi, byliśmy tylko 4 razy w kinie, przepadną nam te bilety. Mówię, kurczę, no nie było jak jeździć, tak? Mama była chora, była w hospicjum, była w szpitalu. Nie było jak kursować do kina. Mówię, no teraz w sumie mówię, na razie w tym kinie nic nie ma, bo to jest na Cinema City. Ale mówię, poczekaj, już widziałam reklamę listów do M, że ma być 5 listopada, więc mówię, będziemy jeździć na maratony w weekendy. No i pytałam się taty, czy nie chciałby pojechać, bo my kiedyś rodziców zaprosiliśmy z okazji Dnia Babci i Dziadka. Ale mój tata zaraz poszedł później na operację. Więc nie pojechaliśmy sumarycznie do tego kina. No i tak się te kolejne lata podziało, że no nie było jak do tego kina pojechać. No ale teraz tata powiedział, że nigdy nie był w takim kinie, więc czemu by nie? Chętnie by pojechał. Więc wybieramy się do kina, jak nie w ten, to może w następny weekend zobaczymy. Ale ogólnie... No, to już jak będziemy jechać, to pewnie będziemy coś nagrywać. Ja się przyszłam z Wami pożegnać na spacerku. Mam nadzieję, że do takich spacerów będziemy wracać.
Ja już dzisiaj oficjalnie zamknęłam lodziarnię. Czy ją jeszcze otworzę na przyszły weekend? Nie wiem, ale oficjalnie dzisiaj już lodziarnia została zamknięta, więc sezon dla mnie się zakończył. Także tyle na dzisiaj. Coś wywęszyła. Tyle na dzisiaj, kochani. Trzymajcie się cieplutko i tym jesiennym akcentem żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Miłego dzionka Wam życzę.